profesor poprzedził tutaj pytanie właśnie. Szybko myślimy. Ale to bardzo dziękuję. W takim razie kontynuując tutaj właśnie ten temat studiów i pracy tak naprawdę podczas studiów, czy własna działalność i aktywność. To teraz takie pytanie. Czy, jeśli własna działalność w tym razie w trakcie studiów, jak to pogodzić, żeby tak naprawdę nie za bardzo studiów, o których mówił zarówno prezes, jak i pan profesor, czy w takim razie tu własne firmy zakładać, czy nie zakładać, skoro to ma być 24 godziny i ciężko tutaj to wszystko pogodzić, no chyba, że musimy być aż tak przedsiębiorcy, żeby przyśmiorczy, żeby faktycznie nam się to udało, bo to jest pewien pierwszy test. I w takim razie też, żeby pan profesor się też usunął chwilę, żeby jeśli własną firmę w czwartym tygodniu roku, to w takim razie co z tym studiami, co z tym magisterem? Czy w takim razie jest to faktycznie realne i gdzie warto skupić, skoncentrować nasze wysiłki? I odnośnie aktywności dodatkowej, czy na przykład tytuł praca waszej budowy, czy własna firma jest doświadczeniem cennym, na przykład również możecie rozwijać właśnie w aktywnościach alternatywnych, takich jak na przykład organizacje studenckie. To jest wartościowe, czy to już uznajemy co na siebie tak naprawdę. Czy warto właśnie tutaj mieć stworzenie biznesowe w tym temacie? Panie kanclerzu. Proszę Państwa, studiując, zresztą w ogóle przecież zawsze robię dwie rzeczy na raz, co najmniej. I sobie musicie Państwo odpowiedzieć, że was na to stać. Czyli jak studiowałem, również działałem. Czyli to, co mówi kolega, że warto działać. Wtedy była jedyna możliwość przez organizacje studenckie w ogóle zaistnieć na jakimś szerszym polu. Życie było bardzo skuśniałe, na nic nie było nas stać. Życie studenckie dawało możliwość dorabiania się przez firmę akademicką, ona się Akademik nazywała. Były różne organizacje, ja na przykład kierowałem klubem NURT. Wtedy akurat Sikińska i Sośnicka startowały swoje pierwsze kroki w nurcie robiły, zarządzałem kinem, studiowałem ekonomię, studiowałem organizację rolnictwa, otarłem się o budownictwo. To jest pytanie, na ile ktoś potrafi sobie zorganizować czas, ma ochotę i po co żyje? No bo można tylko na studiów żyć. To jest wszystko, co ja mam do zrobienia. Rodzice mi tutaj w jakiś sposób pomagają, dostałem stypendium. Jakoś sobie radzę i te studia wypełniają mój czas, ale sobie jest tylko rozrywką. Bo to tak spuentować można w ten sposób. Ja nigdy nie umiałem wypoczywać. A są ludzie, którzy tylko po to żyją. I to jest taki klucz. Ja zawsze parłem do przodu. A największe doświadczenie, mi tu się bardzo spodobało to pytanie, działanie w jakichkolwiek organizacjach studenckich uczy bycia, uczy kontaktów, otwiera horyzonty, szerzej się to widzi, a przede wszystkim pracuje się z innym spojrzeniem niż tylko odbiór nauczyciel, student. To jest zupełnie co innego, zachowujemy się pod kogoś. Natomiast organizując pracę sobie jakąś taką pozastudencką, mamy inny klimat. Nie jesteśmy swoją myślą, swoją percepcją skierowani na jedno tylko. Muszę to dobrze zdać. Tam jest jeszcze inna weryfikacja. Czy to w ogóle komuś jest potrzebne, czy ktoś pójdzie, czy ktoś posłucha. Proszę Państwa, trzeba wielozadaniowo patrzeć na życie, widzieć jest szerszym spektrum, to nie, w ogóle nie powinniście zawężać swoich obowiązków łącznie do studiów. Wszystkich do tego namawiam. To szerszy ma horyzont na studiach, w życiu na pewno pójdzie szerzej. Statystyka jest niesamowita. Ponad 90% tak zwanych działaczy, można to pejoratywnie spojrzeć, czy dobrze, czy źle, wszyscy się przebili. To życie społeczne nauczyło ich bywania. A bywać to kojarzysz, to spotykasz, to coś tam zauważysz. To wszystko daje ci taki asumpt, chociażby do pomysłu na firmę. Oczy się o kogoś, kto już to spróbował. Bo takie elementy w życiu pomagają. I jedna zasadnicza rzecz. Jak jakąś okazję macie i nie marnujecie w życiu, nie można marnować okazji. Ja muszę powiedzieć, pomimo swojej przenikliwości i odwagi, takie w życiu dwa elementy zanotowałem. Gdzie kiedyś z panem Bykowskim, absolutnie prekursorem transformacji, bardzo kontrowersyjną osobą środowiska poznańskiego, Inwestbank, wcześniej Bank Staropolski. Byłem jego takim doradcą od budownictwa, kiedy firma Knauf penetrowała rynek polski, to było przed transformacją. Znany koncern niemiecki penetrował rynek z uwagi na zagłębienie, gdzie Bykowski poprzez swoje te niechlubne akcje na Redbudzie ulokował swoje kapitały w zagłębieniu. Tam, gdzie jest środowisko Bata, tak?
I kiedyś lecąc samolotem zresztą do pana Knaufa w jego rezydencji w Pittsburghu byłem goszczony, jako pracownik naukowy dostałem propozycję, czy nie zostałbym, to był rok 87, czyli 3 lata przed transformacją, przedstawicielem handlowym tegoże Knaufa na Polskę. A byłem po pobycie w Kanadzie, proszę państwa, gdzie widziałem, że budownictwo na tak zwanym systemie szkieletowym, czyli rygips, tego typu rzeczy, płyta gipsowo-kartonowa, stelaż w Ameryce, to podstawa. Budownictwo dalej zresztą funkcjonuje. Muszę państwu się przyznać, że ja z tej oferty nie skorzystałem. Zabrakło mi odwagi. Zakładając firmę w 1991 roku, gdzieś 3 lata po, zgłosiła się konkurencja do mnie. Knaufa nazywała się Rygips, dzisiaj pochłonięta przez inny koncern i zostałem jednym ze 100. Jaką ja okazję zmarnowałem. Dzisiaj ten przedstawiciel, co został przedstawicielem na Knaufa, czy Smolawicki kiedyś na BMW, to zbili na tym fortunę, nie tylko w sensie materialnym, ale pozycję na rynku, szacunek i tak dalej. Taką okazję miałem inną, ale to już państwa nie będę nudził. Proszę państwa, szerzej, będąc na studiach, nie zawężajcie swoich horyzontów, tylko i wyłącznie to, co jest przypisane, zabawa i studia. Ktokolwiek na studiach robi coś więcej, chociażby tutaj, to imponujące zresztą podejście i takie ciekawe, bo to pierwsze chyba w Polsce, gdzie przy PCC to stowarzyszenie takie studenckie, to studenckie forum. Bardzo miła rzecz, miła to małe słowo. To jest coś, co tym ludziom daje platformę działania. To już jest coś, czegoś się uczymy. Samo to, że to spotkanie zorganizowali. Ci ludzie o czymś myślą, skomponowali te pytania. Sami w to wnikną, to wszystko uczy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze właściwie wrócę do pytania, które zadałem. Właściwie z tego, czy skoro już się wejdzie w struktury korporacji, czy jest szansa się wyrwać, czy jest szansa zrealizować to marzenie? Jeśli tak, to jak to właśnie zrobić? Jak sobie zdać sprawę, żeby nie popaść w pewną rutynę, żeby nie dać się do końca. Właśnie pytanie, czy to jest dobre, żeby dać się skusić, zostać w tej korporacji i dojść do stanowiska prezesa, tak jak tutaj pani z przykładem, czy uważa pan, że to była dobra decyzja i jest pan zadowolony, czy jednak mimo wszystko, skoro marzyliśmy o własnej firmie, to własną firmę w tym momencie trzeba założyć? Ja panu powiem tak, że patrzę się na mojego chłopaka, który ten Baltic skończył, tą swoją drugopisową firmę rozkręcił, ona dalej tam działa, tam prawo jakieś badania robił z Uniwersytetem Gdańskim, bo badania, że to jest rewelacyjny drugopis, zresztą 5 medali światowych ma i badania, że dzieci piszą ładnie i ręka się zupełnie nie męczy. Jest to jest inny drugopis, no zupełnie inny kształcie. No i praktycznie tym szalał i teraz szalał, ale pytał się, zostaje w Anglii? Nie. Ja wyczułem. No mówi, słuchaj, zresztą on zrobił magisterkę w Anglii. Ja czyli skończył pełne studia, nie do końca może. Ja mówię, a co nie zostajesz? No i słuchaj, ty pewnie zawsze drugi, nie? Najgłupszy anioł, który się nie uczy i to, co nie skończył studia z wyróżnieniem, a on cały czas się pana głową, wcale nie znaczy, że jak trafimy do angielskiej firmy, że ja będę na pewno będę podnie. Wrócę do kraju, będę robił w kraju i jego cel jest i plan jest taki, że on chce wrócić, chce pracować zaocznie, czy chce się przyjąć gdzieś do pracy w korporacji, żeby się uczyć. W tym czasie chce, tak jest jego plan. Będę robił studia doktoranckie, ale zaocznie, nie dziennie, bo potrzebna mi jest 4 lata dobrej praktyki, a potem chcę zrobić MBA na jednym z uniwersytetów w Stanach albo w Anglii, ten jeden z najlepszych, jak się dostanę, będę aplikował do kilku tam, gdzie będzie najwyżej, tam pójdę. I zrobi sobie jeszcze ten MBA po 4 lata, bo przedtem jej nie przyjmą bez praktyki. Taka jest jego droga. Moja droga, jak ja patrzę się na siebie, no ja wylądowałem w tej korporacji, to były inne lata i właściwie to nie może być przypadkiem nawet, bo to były lata 70. To były lata 70. i wtedy ta prywata i tego inaczej zupełnie wyglądało. Owszem, to był tam ten, co kwiaty hodował i tam jeszcze coś, ale z reguły się lądowało w firmach państwowych i to ja potem musiałem namówić te 1300 ludzi, że przekształcimy to w spółkę. Potem jak już ich namówiłem, że przekształcimy to w spółkę, to potem musiałem znaleźć inwestora. I to nie takiego, który by nas zżarł, ale w którym byśmy mogli się rozwijać. Chyba nieźle wybrałem, bo proszę państwa, 91 rok, to są pierwsze prywatyzacje w Polsce.
żenimy się ze Skulapem w Tutlingen w Niemczech. Państwo, potem o nich mówił Brauner, nie wiem, kochan, od 91 roku. Koncern nie wyjął złotówki z zysku z firmy 100% i reinwestują. Słuchajcie, cały czas się rozwijamy, idziemy tak. Do tego, proszę Państwa, jest szkoła. 120 dzieciaków uczy. Co roku dostajemy na świeżo gotowych, umiejących robić narzędzia, które jeszcze 30 młodych ludzi. Czyli 120 dzieciaków się uczy. Czyli mamy szkołę. Ci najlepsi jadą na pół roku do Niemiec, dostają certyfikat, czy tam świadectwo, tak jak w Niemczech ukończyli tą szkołę. Jest zagrożenie, że nam uciekną, jeszcze nie języka uczy. Ale trzeba tym dzieciakom nie zrobić tego, że nawet jeśli stracimy tych 10, no to fajno, ale ustawiliśmy w życiu, no nie może wszystko być skomercjalizowane, możemy robić coś tak po prostu dla ludzi, dla Polaków. No. Lepiej, że ich uczymy i tego. Wszyscy, którzy kończą tą szkołę, chcą iść do techniku, my to dopłacamy, chcą iść na studia, my płacimy 50%. Czyli to jest kwestia kształcenia. Mówicie, trzeba zrobić licencję na magisterkę firmy. Można tak zrobić. Tylko wiecie co, jak się jest rozpędzonym, to chyba lepiej dotrwać do tej magisterki. My właściwie kupujemy, tak szczerze mówiąc, kupujemy magistra, jak już kupujemy, czy doktora. I tu się zastanawiamy, no po co mi doktor? No po co mam zapłacić za DL, jak on jest bez DL tak samo dobry, no bo jeśli tak mówimy o doktoracie, on się specjalizował w wąskiej bardzo dziedzinie, prawda? Więc ja na dzisiaj, może jutro już to będzie, ale na dzisiaj jeszcze, jakbym powiedział, w takim już w Niemczech, już obserwujemy, że kto może sobie tam DL pisać, to już sobie pisze. Przerabiałem się na profesorów, nie wiem jakim cudem, ale stałem się profesorami. To jakaś inna technologia na tworzenia profesorów. Obserwuję to w przedsiębiorstwach, jak się robi. Dlatego ja myślę, że przychodząc po studiach do firmy, w taką korporację wchodząc, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście tutaj nauczyli sobie doktorat robili, a będzie się to łatwiej robiło. Zaczynacie mieć brzucha, nie zaczynacie się opierać o praktykę, jak znajdziecie temat jeszcze, w którym pachnie firma, to wam to ułatwi. Ten doktorat po prostu będzie lepszy. Nie będzie tak teoretyczny, tylko może pachnieć bardziej praktyką. Jeśli wchodzicie w korporację i piszecie ten doktorat i będziecie potrzebowali materiały z Australii, czy tam z jakiegoś kraju w Afryce, to mówicie, żebyście chcieli tam te materiały dostać, bo piszecie coś, co na przykład się interesuje korporacja, możecie z tego doktora. To tym bardziej będziemy was popierać, że sfinansujemy delegację, żeś jeden pojechał przed nim. Czyli patrząc się, reasumując na korporację, ma ona swoje pewne zalety, których gdzie indziej nie ma. No mówię, no. Prywatna firma to jest na pewno potrzeba kapitału, jest to dość duże ryzyko, ale za to wszystko potem efekt końcowy jest dużo lepszy niż w korporacji. Bo to, że jestem prezesem, to nie jestem właścicielem. Wiecie dlaczego? Wiecie, lepiej być właścicielem, nie? Jak chcę dobrze firmę ustawić. Patrzyłem na tego mojego chłopaka, jak to te długopisy ustawił, no to on zarządzał tym z Anglii. Zatrudnił tu jedną dziewczynę, która była bez pracy, która za nieduże pieniądze w tym biurze przechodziła na 4-5 godzin, załatwiała, potrzeba mu wysłać, przesłać do tego. Więc on to jakoś sobie poradził, bo to mówimy, jak nie zawalił studiów. No nie zawalił, jakoś sobie poradził. Tak patrzyłem z boku, zupełnie, bo jest na tyle... Taki, że nie bardzo przyjmuje moje rady, nie rób zawsze nie lepiej. To podobno od 15 roku życia dzieci zastanawiają się, jak tak rodzice mogli urodzić taką mądre dziecko. To tak jest, nie? Mówię, swojemu się dobrze tak, ja nie mam dróg, oni wszystko wiedzą lepiej. Czy ja mogę coś tego dodać? Proszę Państwa. Tu była mowa, czy warto rozwijać jakieś ekstra aktywności w czasie studiów. Panowie tego o sobie nie powiedzą, ale ja mogę to zrobić. Ale zanim to zrobię, to powiem ogólne zdanie. Trzeba mieć pasję. Trzeba mieć pasję. I to pasje, które daleko wykraczają poza
przyszłości uprawiania zawód poza studia. Od lewej rozpocznę. Pan doktor, pomimo nieprawdopodobnego zaangażowania w pracę zawodową, ma wielkie pasje. Jest społecznikiem. Podjął się prowadzenia Loży Wielkopolskiej PCC. Bardzo żywa organizacja, zrzeszająca, panie doktorze, w tej chwili prawie że 900 przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Wysoki płeć. Także jest to ogromna organizacja i animuje tą organizację praktycznie bez żadnych sił biurokratycznych, prawda? W ogóle nie ma. I to się dzieje. To jest żywe. To jest opiniotwórcze. To jest ogromne lobby w kraju, które usiłuje racjonalizować życie społeczne i usiłuje naprawiać i ostrzegać naszych polityków przed kolejnymi głupotami, jakie robią. Do tego pan doktor jest znanym koniarzem. W czerwcu na Woli 18 i 19 czerwca są wielkie zawody międzynarodowe, które organizuje pan doktor pod własnym szyldem firmy Nikiel i własnym nazwiskiem. A więc ma pasję. Pan prezes z kolei jest twórcą i szefem Izby Przemysłowo-Handlowej w Nowym Tomyślu od lat. Organizacji niezwykle pożytecznej. Nawet mam zaszczyt czas do czasu tam przyjeżdżać na jakiś wykład, prawda? Żeby tam mogę sobie pogadać z przedstawicielami lokalnego biznesu, przedsiębiorców, urzędów podatkowych, instytucji publicznych i tak dalej. A poza tym jest znakomitym wędkarzem i myśliwym. A do tego muszę wam powiedzieć, jakbyście pana prezesa zaprosili na piwo, to by się okazało, że jest najlepszy w Polsce, kawalarzem. Słuchajcie, on jest moim kolegą. Znakomicie opowiada kawały. A przecież kawały opowiada się komuś. Do tego zmierzam, słuchajcie. Jak ja patrzę na was, przychodzicie na wykłady sami i bardzo szybko zabieracie wszystko i wychodzicie sami. Ja nie widzę, żebyście tworzyli wspólnotę. Wy rozmawiacie z komputerem. Jak ja pytam na seminarium magisterskim, a mam rzeszę kandydatów, więcej niż mogę powiedzieć, to zwykle pytam, czy pan, pani gra w brydża? Bo brydż to wiecie, co jest w angielsku. Brydż. To jest most, ale również łączyć. Bo to jest coś, co się nazywa, Amerykanie nazywają social event. Spotkać się na brydżu, to pogadać, wypić kielicha, omówić, co tam w firmie słychać, prawda, pogadać sobie, a przy okazji pokazać sobie brydża. Pytam się, czy pan, pani gra w brydża? Słuchajcie, na przestrzeni 15 lat jeden przypadek, kobieta, i mówi do mnie, panie profesorze, ja gram w brydża, ale z komputerem. Więc wy, ja i mój laptop, a jak idziecie do dyskoteki, ja też poszedłem raz już, powiedziałem, więc już nie pójdę, to tam nie można gadać. Tam jest taki łomot, każdy wchodzi, jak ja patrzyłem tutaj w tym kluczykowym i tam na dole zupełnie jest taki ten ostatni grup taki, DMS, jak się to nazywa. To każdy wchodzi sobie, tam się porusza trochę, prawda, potupta i sobie schodzi. Tam nie ma parku. Tam każdy stoi przy boże, starze sam, nikt do siebie nic nie mówi, bo jest tak hałaśliwie, mówiąc krótko, nie rozmawiacie ze sobą. Nie rozmawiacie ze sobą. Nie tworzycie wspólnot. To jest źródło wiedzy i doświadczenia. To jest źródło inspiracji, słuchajcie. Nasz wspaniały człowiek, papież, mówił ciągle, że potęgą jest rozmowa. Ja mojemu synowi, jak się żenił, to w dniu ślubu złożyłem im gratulacje i życzenia, które wiszą zresztą u niego na ścianie. 10 przykazań napisałem i w jednym pierwszym napisałem, rozmawiajcie ze sobą. Rozmawiajcie. To jest bardzo, to jest potężne narzędzie. To jest lewar nieprawdopodobny, który buduje nasze doświadczenie, nasze inne spojrzenie na życie. Sami z komputerem za daleko nie będziemy jeździć. I tylko życie wspólnotowe. My w czasie studiów, żeśmy stworzyli wspólnoty, mieliśmy kumpli, kumpelki,
przechodziliśmy tutaj egzaminy, mieliśmy tu szalonych profesorów, którzy o 4 nad ranem organizowali wykłady. O 6 rano już byliśmy w barze na piwie, bo już byliśmy po egzaminach, słuchajcie. Coś się działo. Myśmy tworzyli nieformalne wspólnoty koleżeńskie. Ja na przykład do dziś mam tych samych kolegów ze studiów, z którymi się raz na pół roku spotykam na Bryżu, bo nie ma czasu więcej. Ale tak to było. Ja was zachęcam do emanacji pewnej pasji, poza jeszcze tej akademickiej pasji, do bycia razem. To dostarczy wam pomysły na życie, na firmę, na produkt, na przedsięwzięcie, słuchajcie. Tego wam w telewizorni nie powiedzą, w laptopie wam tego nie podsuną. Tylko, słuchajcie, życie społeczne. To jest fantastyczne. To będziecie wspominać przez całe życie, to będziecie sobie cenić te wspaniałe czasy. To jest jedna uwaga. Panie kolego, jeszcze 3 zdania. Ja to powiedziałem na wykładzie, może ktoś, jak chodzi do mnie na wykłady zarządzania instytucjami kredytowymi, to już słyszał ten przypowieść. Jest rok 68. Ale w poprzednim wieku. I mamy ruch hipisowski. I on się kończy. I on się kończy i wielu tych hipisów, protestantów trafia do dobrych uczelni. Między innymi do doskonałego uniwersytetu, który się nazywa Uniwersytet w Chicago. I tam grupa socjologów, słuchajcie, poprosiła o setki tych dysydentów, a już wtedy studentów, aby wzięli udział w badaniu. Dali im kartki papieru każdego. I powiedzieli, słuchajcie, wyjątkowo musicie napisać, nie, to nie będzie anonimowe. Napiszcie imię i nazwisko i adres. Dobra, zrobili to. I postawili im jedno pytanie. Przedstaw swoje 3 długoterminowe cele życiowe. 3. Hierarchicznie. 3. Rezultat był taki, że 90% badanej populacji oddało pustą kartkę. Deklarując, że nie mają na razie pomysłu na życie. Nie ma w tym nic złego. 10% napisało 3 cele. Słuchajcie, minęły 25 lat. I ta sama grupa socjologów wzięła te ankiety i dotarła do tej setki ludzi. A ponieważ Amerykanie umieją wszystko ważyć i mierzyć, również prestiż społeczny, to stworzyli taki zagregowany wskaźnik powodzenia życiowego, sukcesu życiowego. Dodając wagi poszczególne elementy, począwszy od urody żony, wartości domu, pozycji zawodowej, zarobków, słuchajcie, oszczędności i tak dalej, i tak dalej. Razem zagregowany, zbudowany jakiś wskaźnik. I wiecie, jak powstała konkluzja? Nieprawdopodobna. Tego się nikt z tych socjologów nie spodziewał. Otóż w świetle tych badań po 25 latach te 10%, które miało wyraźnie wytyczone 3 cele życiowe, zgromadziło 90% sukcesu życiowego. A te 90%, które miało pomysły na życie, ledwie 10%. Pomyślcie na tym. Myślę, że co, zbliżamy się do końca? O innowacji mieliśmy coś powiedzieć, to ja tylko coś na koniec, proszę Państwa, chciałem mocno zaadresować. Proszę Państwa, 20-lecie transformacji to dla nas plus i minus. Staliśmy się odtwórcą technologicznym. Myśmy się uwstecznili. Nasze politechniki nie są twórcze, nie dlatego, że są ludzie mniej zdolni. Po prostu technologie nas przekrywały. Myśmy się w nie wdrażali, jesteśmy tylko odtwórcy. Dzisiaj, jak już drugi raz czy trzeci raz będę o tym mówił, te proste rezerwy nam uciekają, na innowacje musimy się nastawić. Czyli macie wielkie szanse dzisiaj zaistnieć. To jest drugie rozdanie, potransformacyjne. Tutaj ten zakład się rządzi swoimi prawami, jest korporacji, sam sobie wyznacza konkurencyjne cele. Jest wiele pola do zagospodarowania właśnie tych nowych nauk, biotechnologicznych, nanotechnologii, inżynierii molekularnej. Robię konferencje, to też jest akurat troszeczkę na potwierdzenie teorii, że żyje nie tylko sobą, na temat tego elementu, ściągając profesora Chomczyńskiego, chwałą tego narodu, niestety wielkie sukcesy, ale w Stanach musiał emigrować, żeby dzisiaj mieć jeden fabryk, jedną w Polsce. To jest ten człowiek, który podzielił DNA,
będzie mottem naszej konferencji. Zjeżdżają wszystkie możliwe parki technologiczne ze świata. Do kogo dotarliśmy, chcemy pokazać, jak to się odbywa gdzie indziej. Będzie to 9 i 10 maja. Zapraszam Państwa. W Andersji ta konferencja się odbędzie. Jak budować pomosty? My tego nie umiemy. W tych pomostach mamy zaistnieć. Jeszcze ostatni element. Polski indywidualizm. Na uczelni, pracy, gdziekolwiek. To jest antidotum na to, że kryzys najmniej nas dotknął, bo mamy bardzo rozrobioną, drobną przedsiębiorczość. Ta zawsze jest dynamiczna, zawsze elastyczna, łatwiej się przemieszcza. Dzisiaj to się okaże dla nas ogromnym problemem. Wszystkie nowe wyzwania wymagają zbiorowego spojrzenia. I to jest odwołanie do tego, co pan profesor mówił. Bywajcie, rozmawiajcie, w zespołach da się coś osiągnąć. Na uczelniach to będzie najtrudniej prowadzić, bo śliczy katedra, profesor, ja on sobie tam stymuluje. Niewątpliwie przy niedługim wyrównaniu finansowania jednostek naukowych, prywatnych i państwowych radykalnie to się zmieni. Pan profesor miał odwagę pójść na własne i być dobrym tutaj. Rzadki przypadek. Profesor Tomczyński, którego przywożę, który zresztą gdyby był właściwie opcji, pewno byłby nobistą, bo on podzielił DNA, dał motto do tego, żeby móc modyfikować genetycznie każdą komórkę. To jest jedyna dzisiaj i bardzo szybka platforma do poradzenia sobie z rakiem i w tą dziedzinę nauki wszedłem. Proszę Państwa, zbiorowość musimy zaprzekrywać indywidualizm. Jak najmniej. Jeżeli dwóch Polaków, Technopolis, Parków w Finlandii pracowało, musieli też ich rozdzielić, bo już byli hamulcowe. Chociaż byli tak dobrze. My nie mamy w sobie umiejętności zbiorowej pracy. A to jest dzisiaj podstawa, bowiem wszystkie te nowe inicjatywy wymagają dużych kapitałów, dużej odwagi, a odwagę łatwiej zbiorową. To tyle na koniec. Szczał 10. Doskonałe pytanie CFA. Moi studenci też robią CFA. Ja powiem jeszcze o innym programie. Proszę Państwa, jeśli odkrywamy w sobie pewne talenty do kreatywnego działania i czujemy się dobrze z tworzeniem czegoś, przysparzaniem pewnego pożytku społecznego w sferze praktycznej, to moja rada jest taka, róbcie wszystkie uprawnienia, dyplomy, certyfikaty, a ten doktorat odpuśćcie sobie na później. Ja mam kilku takich doktorów, których wysłałem najpierw, jak przyszli do mnie pierwszy raz, to wysłałem, panie, zrób pan jeszcze to, zrób pan to, tam, to, siam, to, wam to, i jak się panu nie znudzi, przyjdź pan do mnie, zrobić pan doktorat. No i przyszedł mi zrobić jeden taki doktorat, napisał mi na 8 stron, 8 tysięcy stron. I pan idzie do domu. Ja, ponieważ tutaj był wątek rodzinny poruszony i pan prezes mówił o swoim synu, to ja teraz też powołam się na mojego syna, który skończył specjalność moją. Otóż, proszę Państwa, on poszedł na ACCA. To jest program jeszcze bardziej ambitny. On kosztuje 70 tysięcy złotych, ale uwaga, jeżeli podejmie się ten program w okresie 3 lat od rozpoczęcia studiów, do zakończenia studiów, to jest zniżka do 30 tysięcy złotych. Kiedyś były te programy realizowane wyłącznie w Londynie, a dzisiaj z uwagi na ogromne zainteresowanie również jest oddział w Warszawie, robi to Akademia Ekstendianta w Warszawie. No niestety trzeba tam dojechać,
Oczywiście trzeba przenocować, spełnić poskonę, to wszystko kosztuje. Z moim synem akurat studiował mój magistrant. Tak się składnie dawno w samolocieśmy się spotkali, a on jest kontrolerem szkoły w Amice. Pan prezes Ludkowski jest wspaniałomyślny, absolwent naszej uczelni, właściciel Amiki i rozumie tak samo jak panowie misję i odpowiedzialność publiczną korporacji i Amika mu finansuje ten program. Więc jak się znajdzie, zwłaszcza korporacja, tu pan prezes o tym mówił, znajdzie się światłego prezesa, to można liczyć na hojność i można liczyć na to, że ten program się skończy. I teraz pan mówi, jaki jest sens. Od razu powiem tak. Jeżeli kończy się tego typu programy, to te programy są bardzo rozpoznawane. Po pierwsze, w międzynarodowym doradztwie gospodarczym, a w tym zwłaszcza w tak zwanym doradztwie transakcyjnym, kontroli fuzji i przejęcia, po drugie, w dużych korporacjach, zwłaszcza ponadnarodowych, oni wiedzą, co to jest. Ten program mojego syna dwuletni, bardzo trudny, ale tam mu zaliczono od razu 3 egzaminy, słuchajcie, z 14. Dlatego pokończył tę specjalność. Więc musiał już tylko 11 zdać. Te egzaminy się płaci, te poprawki się płaci, słuchajcie. Program jest na fantastycznym poziomie, włącznie w języku angielskim. Otóż on ma uprawnienia, to jest dziwna sprawa, on ma uprawnienia, słuchajcie, jest międzynarodowym audytorem. Czyli może badać sprawozdania finansowe korporacji ponadnarodowych. Taki jak jest IFA. Taki jak Poznaniu jest Wolfa czy Kompania Kowalska. Ale nie może rdzennego polskiego przedsiębiorstwa zbadać, bo nie ma uprawnień biegłego rewidenta uzyskanych przed Polską Komisją Egzaminacyjną. Musiałby to dorobić jeszcze. Dziwne, ale tak to funkcjonuje. W korporacjach to jest absolutnie doceniane. Jak się do wizytówki dopisze ICCA czy CFA, to jak pójdzie ktokolwiek pan w tym przypadku, to wnet w dużej korporacji to docenią. Bo to są duże kompetencje, duża wiedza. Jak pójdziecie do małej firmy, czy średniej, to tam nie ma zapotrzebowania na tego typu kompetencje. Tak znacznego jak w przypadku korporacji, gdzie ten kontrolnik, gdzie tu była mowa, systemy informatyczne, zarządcze, finansowe, prawda, gdzie są bardzo rozwinięte, raportowanie, nadzór właścicielski. To są wszystko te elementy, które wymagają tej wiedzy, tej kompetencji, o których pan mówi. Więc to z góry już mówię, jak ktoś chce w tym kierunku pójść, to wskazuje się na poszukiwanie swojej przyszłej pracy w dużych korporacjach ponadnarodowych, żeby ewentualnie zdyskontować korzyści płynące ze zrobienia tego programu. To tyle. Jeśli wiem, najlepiej muszę myśli dać innych, to jest jedyna droga. A swoją pracą zarabiać innych. Szukajcie zawsze takiego otoczenia, gdzie pasujecie się od was. Nigdy nie zadawajcie się z pesymistami, z malkontentami. Ja jak w rekrutacji dzisiaj nie uczestniczę, Jeżeli ktoś jest w życiu nieszczęścia, że omija swoje życie, twoje drogi nie się nie schodzą. Tylko ludzie pozytywnie myślący są kreatywni i wokół siebie budują to szczęście. I to jest wasz wybór. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu. Czy ja mogę jeszcze raz powiem Wam anegdotę, bo to co powiedział Pan doktor, jest bardzo inspirujące. Słuchajcie, w 1984 roku, będąc w Ameryce, w dobrym uniwersytecie, otrzymałem propozycję pozostania w Ameryce, podjąłem decyzję, że wracam, nie żałuję oczywiście. Amerykanie mnie poprosili o cykl wykładów. Ja te wykłady przygotowałem, je wygłaszałem systematycznie. One się nazywały Open University Lecture. Wszyscy mogli przyjść. I ostatni wykład, jak sądzę, był chyba najlepszy. Tak patrzę na to z mojej perspektywy. Mianowicie, jak oni już wiedzieli, że ja odmówiłem i nie chciałem podjąć katedry, po jednym z profesorów, który wjeżdżał do Waszyngtonu, bo w ramach prelekcji Reagan wygrał wybory i ten tam miał zostać dyrektorem Instytutu Badań Strategicznych nad Produkcją Żywności na Świecie. Ja miałem objąć jego miejsce, ale już wiedzieli, że nie zostaję, że wracam. No i mówią, wiesz, słuchaj, po takim długim okresie pewnie żeś się zastanawiał nad nami w ogóle, nad tą Ameryką. A czy mógłbyś nam powiedzieć, w czym upatrujesz sukces Amerykanów i Ameryki? A mnie ten problem niezwykle fascynował. Niezwykle fascynował, słuchajcie. Łaziłem w bibliotekach. Gadałem z tymi Amerykanami, gadałem, słuchajcie, z ludźmi, którzy przyjechali z Afryki, naukowcami, a więc też z przyjezdnymi takimi outsiderami jak ja, jak oni na to patrzą. I
pytanie było wspaniałe, bo ja akurat miałem na ten temat ukształtowany pogląd. Także nie musiałem jakby zastanawiać się w danym momencie, ale miałem przemyślenia już po tym rocznym pobycie. I kiedy padło to pytanie, to powiedziałem im tak, słuchajcie, widzę trzy główne przyczyny pochodzenia Ameryki i Amerykanów. Po pierwsze, optymistyczna historia. Ameryka z wyjątkiem wojny secesyjnej to ciąg, jeden wielki ciąg wielkich pozytywnych wydarzeń i niezwykłej dynamiki rozwojowej. A więc jak sięgniesz ty, ja, my do historii swojej, to tam znajdujesz jedno wielkie źródło inspiracji i przekonania i wiary, że wszystko się musi udać. I tak są Amerykanie. Po drugie, mówię, teraz powiedziałem tak, słuchajcie, przepraszam bardzo, może kogoś obrażę, ale drugim źródłem waszego sukcesu jest to, że jesteście bezdennie głupi. No to oni byli zdziwieni. Oni byli zdziwieni. O co mi chodzi? Wiecie, bo wy jesteście tacy. To jest ta kwestia tej specjalizacji wspólnoty. Ten podział pracy, to znaczenie wspólnoty zorganizowanej, działania zorganizowanego, jest tak fantastycznie rozwinięte, że wierzcie mi, murarz na budowie nie musi się martwić, czy mu na czas dostarczą zaprawę. Bo ktoś jest od tego. I nie musi się martwić, jak zaprawa spada na dół po murze, bo część spadnie, bo jest na dole człowiek, który to zbiera i przynosi z powrotem do góry. Jak ja w Atlancie byłem w Uniwersytecie Georgia State University w 95 roku, rok przed olimpiadą, a potem pojechałem rok później na olimpiadę, to siedząc na bodaj 9 czy którymś piętrze w moim biurze w tym uniwersytecie, miałem okazję oglądać, jak powstaje dom. Słuchajcie, tam się nic nie działo. Tam się tej wiary robić nie chciało. Ale po dwóch tygodniach patrzę, stoi 16 pięter. Więc fantastycznie skooperowane społeczeństwo. I trzecia sprawa, i to jest szczególne przesłanie dla was. Wy, Amerykanie, myślicie w kategoriach szans, a nie ograniczenia. A jest dowiedzione przez socjologów i psychologów organizacji, że ludzie, którzy myślą w kategoriach szans, najpierw szans, a potem ograniczeń, a nie odwrotnie, zawieszają poprzeczki znacznie wyżej. Uwaga, ale po to, żeby je przejść nad poprzeczką, a nie pod. Amerykanie myślą najpierw, co nam pomaga w osiągnięciu tegoż celu. My myślimy najpierw w ten sposób. To się nie uda. To się nie uda. I od razu lista wszystkich okoliczności, które nam przeszkadzają. Myślcie pozytywnie. Kategoria szans. A jedną z szans jest współdziałanie. Jest bycie razem. Działanie zespołowe. Ten motyw tu się cały czas powtarza w różnych formach. To dostarcza siły. To dostarcza synergii. Ogromnej synergii. Wiecie co? Na końcu mam jeszcze jedną historię, ale już nie rozwinę, tylko zachęcę was. W Słotnika jest sklep, gdzie sprzedaje się wspaniałe rowery. Kto nie ma roweru, niech sobie pojedzie kupić. Kto ma rower, to niech się przejedzie rowerem. Ale tam jest szczególna osoba. Tam jest był mistrz świata w kolarstwie z Montrealu, niejaki Janusz Kowalski. Tam sprzedaje rowery. On się zajmuje tak naprawdę czymś innym i żyje z czego innego, a sprzedaje rowery na zasadzie pasji, bo był kiedyś mistrzem świata. Pamiętacie Szulkowskiego, Szosdę, te nazwiska? Na wiele. Został mistrzem świata w kolarstwie szosowym na mistrzostwach świata w Montrealu. Pojedźcie, przemiły czarujący pan i poproście, żeby on tam swoje koszulki mistrza świata powieszał, te swoje rowery, prawda, i tak dalej. On to z przyjemnością, z lubością to robi. Poproście go, żeby wam opowiedział, jak wyglądał ten mistrz. Od wieczoru poprzedzającego dzień wyścigu. I tam on zupełnie bezwiednie, bo to jest dla niego naturalne, pokażę wam, co to znaczy zespół w osiąganiu celu, jakim jest prymat światowy. Tam się słyszy, jak ważną rzeczą był zespół.
warunek jego sukcesu indywidualnego. Myślcie w kategoriach szans, a dopiero potem ograniczeń. To jest podstawa, poza zasada podejścia systemowego, holistycznego, w projektowaniu w ogóle przedsięwzięć. Ja tyle. Dziękuję. Trzy cele, tak jakby, a te cele się biorą z marzeń. Czy pan mógłby zdradzić te cele, czy pan je zrealizował, tak jakby? Czy pan sobie zapisał te cele i konsekwentnie je realizował, czy po prostu czasami te cele odbiegały od tych pierwotnych założeń i się zmieniały? Tam do mnie kiedy tak Proszę Państwa, powiem tak. One oczywiście, każde planowanie strategiczne ma to do siebie, że z natury jest kroczące i musimy brać pod uwagę nowe okoliczności, które się pojawiają, żeby te cele nasze modyfikować, prawda? Trudno myśleć statycznie, bo przecież warunki życia, o czymśmy wielokrotnie mówili 20-30 lat temu, były zupełnie inne niż są dzisiaj. Wy żyjecie i stajecie przed wyzwaniami zupełnie w nowych, innych realiach niż my się stawali. Więc z natury rzeczy nie można spetryfikować systemu celów, traktować to jako ołtarz i konsekwentnie do nich zmierzać, bo wtedy zadziała coś, co Amerykanie nazywają teorią goniącego psa. A mianowicie ona polega na tym, że ci, którzy gonią tych najlepszych, wytyczają sobie cele, którzy ci najlepszych już osiągnęli. Jak oni osiągną, ci goniący ten cel, to w tym czasie ci prowadzący z dołu się przesuną na tej osi w czasie, prawda? Więc te cele trzeba weryfikować. Ale są pewne uniwersalne wartości, które chce się w życiu realizować. Pewne uniwersalne wartości, które trzeba potem zdefiniować, określić jeszcze głowo. I ja powiem coś, co jest zupełnie nieoryginalne. Coś, co jest pragnieniem każdego z nas. Ja po prostu od początku postanowiłem mieć fajną rodzinę. Fajną rodzinę. Ja nie wiedziałem, że mi się mój syn urodzi. Ale tak się złożyło. Jakby były dwie córki, też by było ok. Trafiło się akurat dwóch synów. Panu prezesowi dwóch synów, a panu prezesowi syn i córka. A jest fajno mieć rodzinę, słuchajcie. Po drugie, poznać cały świat. Jak najwięcej się nauczyć. Uczyć się przez poznawanie świata. Ja zjechałem prawie, że każdy zakątek kuli ziemskiej. Prawie, że każdy. Łącznie z mieszkaniem we wsi Masai. Więc w Australii, w Nowej Zelandii, gdzie chcecie, mógłbym tysiące rzeczy naopowiadać, filmów pokazywać i tak dalej. Cały czas jeszcze mam poczucie niespełnienia w tej materii, więc poznawać świat. Więc spędzać ciekawie życie. I po kolejne, jako narzędzie do takiego działania, to zawsze uważałem, i to też wychodziło tutaj z wypowiedzi Panu, że trzeba pragmatycznie ustalać cele, a romantycznie je realizować. Z rozmachem. Z wizją. Z poczuciem humoru, z energią, prawda? Nie utyskiwać, nie narzekać. Pamiętajcie, w Ameryce ludzie, którzy narzekają i którym nie wychodzi, nie integrują wokół siebie. Tam się ludzie integrują wokół tych, wokół ludzi sukcesu. Tam nie wypada narzekać. Ja kiedyś do uniwersytetu przyszedłem, słuchajcie, kulejąc. Sekretarka mnie pyta, Anna mnie pyta, co ci się stało? Ale mnie pyta, zacząłem płakać prawie, że kuleję. Dopiero jak dłużej trochę pobyłem w tej Ameryce, zrozumiałem i płonszczę. Tam nie wypada, tam trzeba powiedzieć, I'm fine. Cały czas jest fine. Prawda? A więc to są pewne uniwersalne wartości. Wie pan, to się pojawiła sprawa, muszę dostać tytuł naukowy profesora.
No tak. Machnąłem. Muszę napisać kolejną książkę. Machnąłem. I takich parę potem kawałków się różne rzeczy tam robi, prawda? To po kolei, prawda? Pracujemy pod tym. Ale są pewne wartości nadrzędne. Każdy z nas ma takie marzenia, słuchajcie, takie ludzkie, zwykłe. Fajnie spędzić czas. Ten czas jest cholernie krótki. Ja się na przykład czuję oszukany przez los, że tak szybko to wszystko poleciało, słuchajcie. Tak wszystko poleciało. Jak mi pierwszy raz studentka dzień dobry powiedziała, to pomyślałem, choć mówię, tyle jedzą, jak ty śmiesz mi dzień dobry mówić. To ja tobie muszę powiedzieć dzień dobry. Ale już jest stary człowiek, że studentki ci mówią dzień dobry już. Ten czas poleci nam też okropnie. Słuchajcie, najlepsze czasy nam się kończą. Cudowny okres studencki. A za chwilę będziecie oszczędzać i zarządzać swoim wolnym czasem. Będziecie zastanawiać, na co chórą przeznaczyć, czy na lewą własnej chałupy, czy na wyjazd na nartę. Bo każdy dzień będzie cenny. Czasy studenckie skończą się bezpowrotnie. Najpiękniejsze w życiu. Gdzie jesteście dojrzali fizycznie, fizjologicznie, seksualnie, a jesteście niedojrzali ekonomicznie i to utrzymali innych. To jest super sprawa. To jest super sprawa, prawda? Jestem maszo, ale stary nie utrzymuję, prawda? To jest cudowne. Za chwilę się skończy. No bo wyjazda, słuchajcie, 1500 do kieszeni na początek i to, co mówił prezes, walczymy. Walczymy o życie. Chińskiego się uczy. Tam jeszcze szkoda jest chiński. Pan Ku, a propos tej nogi, mi taki Żyd powiedział kiedyś do New Yorku. Słuchaj, wyszedł, mam taką życiową radę, którą od ojca dostałem i ojciec zawsze mówił, że buty kupuje się dwa numery większe. One nie mogą przeszkadzać w myśleniu. Pozwolę sobie jeszcze na krótkie podsumowanie. W razie to be plus, not to be. Własna firma, czy praca w korporacji, ja może ciężko naukowała. Mam nadzieję, że po bliższej debacie mamy szerszy pogląd na ten temat. Podsumowując, więc na studia trzeba być aktywny. I trzeba poza nauką i rozrywką trzeba działać szeroko. Własna firma pozwala spełniać marzenia, więc warto zacząć realizować na studiach. Ale potem warto rozwijać się w korporacji, dowiedzieć się, że nie było najlepsze. Wykorzystywać potencjał również w korporacji. Jeśli chodzi o doktorat, to doktorat do spraw IT jest jełowy, więc warto. Ale poprzez na przykład pracę w korporacji, bo dopiero po zdobyciu pewnego doświadczenia można dalej się edukować i zdobywać kolejne doświadczenia. Bardzo dziękuję naszym szanownym prelegentom, pan profesor Waldemar Kwiatkowiak. Kanclerz Polskiej Loży Biznes Interklad, dr Marian Pinkel. Oraz pan prezes firmy Esula Przykla, pan Ryszard Waszkiewicz. Jeszcze przekażemy małe podziękowania. A ze spraw organizacyjnych, tak. Ta debata kończyła nasz festiwal przedsiębiorczości